Czy będąc służebnicą pańską, można być człowiekiem wolnym? Sami doskonale wiecie, jak wolność jest dla człowieka konieczna, by człowiekiem być, by w człowieczeństwie się realizować. I teraz pewien paradoks. Maria nie mówi, że jest wolna. Mówi, że jest służebnica. Oczywiście jest pewna różnica między słowem niewolnik, niewolnica. Dalej ta, która jest służąca, służący. I na koniec służebnica. Jest w tym słowie coś więcej niż ktoś, kto jest pozbawiony nawet możliwości ruchu, możliwości swobodnego zmiany przestrzeni, przemieszczania się. Co innego także znaczy być właśnie służącą, bo to jest osoba, która pełni jakąś służbę i ma za to pieniądze. A ona mówi, jestem służebnicą pańską. I chcę w tym wyrazić jedną rzecz, że jest związana z Bogiem jako człowiek wolny właśnie. Jako wolny, który wie, jakie jest najpierw jego miejsce wobec Pana Boga. Nie stawia się na równi z Panem Bogiem, tak jak wielu by to chciało czynić. Nie. Jestem wobec Ciebie służebnicą, ale jednocześnie jestem wobec Ciebie jako człowiek wolny i w pełni świadomy podejmujący pewne decyzje. I dlatego też pyta anioła, jak to się stanie, że będę matką Syna Bożego. Ona ma prawo wiedzieć i chce wiedzieć. A dalej za słowami anioła, który jej zaczyna tłumaczyć, że Duch Święty będzie w niej działał i on sprawi, że stanie się matką Syna Bożego, to odpowiada w sposób całkowicie wolny. Tak, niech to się stanie. To jest moja decyzja. Dlaczego tak mogła powiedzieć? Dlaczego czuła się człowiekiem wolnym? Właśnie dlatego, że za tą jej decyzją szło całe jej człowieczeństwo, którego się uczyła, będąc córką narodu izraelskiego i znając jedno z najważniejszych przykazań, które w tradycji żydowskiej istniało, a które Pan Jezus wyniósł jako najważniejsze. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. Przykazanie, które mówi, będziesz kochał. Czy można kogoś zmusić do miłości? Nie. Ale można się na miłość tak bardzo otworzyć, że miłość człowieka ogarnie. I się będzie tą miłością żyło. Co więcej, będzie się tą miłością tak dalece żyło, że ona będzie najpiękniejszym przejawem mojej osobistej wolności. Chcę kochać Pana Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. Uczyła się tego. Zapewne całe jej dotychczasowe życie upływało w tym nastawieniu. Ale teraz oto w chwili, kiedy spotyka się z orędziem anioła, rozumie. To jest najważniejszy moment, w którym może objawić jej wolność, będąca miłością Boga, całym sercem, ze wszystkich sił, całą swoją duszą. I dlatego mówi tak, niech tak będzie, niech tak się stanie. Zrozumiała, że jej własne ja
To nie jest ja zamknięte i skoncentrowane na sobie samej. Sami doskonale, moi drodzy, wiecie, jakie dzisiaj są programy wychowawcze, można by nawet powiedzieć pseudo-wychowawcze, polegające na tym, że każdy z nas ma przede wszystkim myśleć o sobie, realizować siebie jakoś zaznaczać pośród innych, nie patrząc na to, jakie koszty ktoś inny tej mojej samorealizacji może ponieść. I stąd społeczeństwo, także młodych, to się wam przecież proponuje, jako jeden wielki wyścig szczurów. Ktoś będzie pierwszy, inni po drodze padną. A ona reprezentuje zupełnie inny rodzaj miłości. Jej ja nie jest skoncentrowane na tym, żeby siebie realizować i myśleć o tym, jak spełnić swoje zachcianki czy kaprysy. Jej ja jest całkowicie otwarte na Boga. To jest właśnie to, co nieraz możemy usłyszeć. Już nie ja żyję, żyje we mnie Bóg, żyje we mnie Chrystus, bo tak się zaczęło w niej w momencie, kiedy powiedziała Fiat. Poczęła Syna Bożego, który w niej jest. I wszystko to, co w niej najbardziej piękne, szlachetne, skoncentrowane jest na tym, żeby to dziecko, które w niej jest i się rozwija, było szczęśliwe, było chronione przez nią. Czuło, że od samego początku, że jest przez nią kochane. I że jej czas, Maryi, i czas dziecka, na tym pierwszym etapie to czas oczekiwania, kiedy przyjdzie moment, iż opuści jej łono i przyjdzie, jak mówimy, na świat i się narodzi. Ale już wszystko jest dla tego dziecka. Ona siebie w tym momencie właśnie w tak najbardziej piękny sposób realizuje. Jest to realizacja, jak widzicie, najpierw czysto duchowa. Jako ludzie jesteśmy istotami także duchowymi. Ale nasza duchowość wyraża się przez naszą cielesność. Najpiękniejsze nawet rzeczy, które w nas są, i myśli, i idee, mniej lub bardziej nabiorą kształtu materialnego poprzez gest, poprzez słowo, poprzez czyn, poprzez to wszystko, co zrobimy. A to wszystko jest możliwe właśnie dlatego, że jesteśmy także istotami cielesnymi. I dlatego takie szczególne zdanie, które znajdziemy w Piśmie Świętym, zdanie, które powiedziała jakaś nieznana nam z imienia niewiasta kobieta, mówiąc do Jezusa już wtedy, kiedy nauczał, przemierzając drogi i ścieżki palestyńskiej ziemi. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Inaczej mówiąc, błogosławiona jest ta twoja matka, która przeżywała całą wielką tajemnicę macierzyństwa, mając ciebie w sobie przez całe 9 miesięcy, a potem ciebie karmiąc. Te słowa mogła powiedzieć tylko kobieta, która wie, co to znaczy macierzyństwo przejawiające się w całej jej cielesności. I to była największa pochwała właśnie tego, kim Maryja jest. Jako matka, będąc pańską służebnicą przez całą swoją tajemnicę macierzyństwa, najbardziej zrozumiałą i bliską dla każdej kobiety. I tutaj powiem wam o jednym obrazku, który wczoraj przeżyłem, będąc w barze i czekając na obiad. Jak zwykle, sami wiecie, tłok, radość, hałasy, śpiewy młodych, a w kącie siedzi kobieta, ja wiem, 20 kilka, może 30 lat, i śpi na jej ręku mała dziewczynka.
musiała mieć przynajmniej 2 lata. To dość duża, pięknie zadbana, już z kokardkami na włosach. W pewnym momencie się budzi i to było coś uroczego. To, co robi, to szuka jej piersi. I za chwilę do niej przylgnęła, a matka ją po prostu karmi, zasmiejąc się tylko delikatnie czapeczką, którą zdjęła z głowy. Co za cudowne to było doświadczenie dziecka, które czuje się bezpieczne, śpiąc na ręku swej matki, a kiedy się budzi, to czeka, żeby dała mu po raz kolejny coś z siebie, swój pokarm. Tak sobie myślałem, Boże, to jest to, co muszę wam dzisiaj powiedzieć. Niezwykłe doświadczenie właśnie tego wymiaru macierzyństwa, które tak pięknie zostało narysowane kredką przez Stanisława Wyspiańskiego. Teraz, jak wiecie, przeżywamy rok Wyspiańskiego i jeden z najpiękniejszych obrazów nosi tytuł Macierzyństwa, to właśnie obraz karmiącej kobiety. Jego żony karmiącej jego dziecko. I drugi obraz z tym związany. Poniekąd filozoficzny, ale nie tylko, ale nie do końca. Otóż pewnie już nie wiecie, był kiedyś w połowie XX wieku bardzo głośny, słynny, taki top ówczesnej inteligencji i ówczesnych elit, filozof francuski Jean-Paul Sartre. Chyba pierwszy filozof, który twierdzi, że ma dowody na to, że Pana Boga nie ma. Otóż, kiedy wybuchła II wojna światowa, on jak wielu innych Francuzów został powołany do wojska i jak większość Francuzów nie chciał umierać za Gdańsk. Więc siedzieli w tej linii Maginota. Jego zadaniem było to, żeby każdego dnia 3 razy puszczać baloniki z powietrzem, żeby zobaczyć, skąd zawieje wiatr. Bo może właśnie ze wschodu na zachód i ci złośliwi Niemcy puszczą gaz bojowy, jak to było podczas I wojny światowej pod Ypres. Więc to było całe jego zajęcie, cała jego wojaczka. I sam nie wiedział, jak większość tych żołnierzy zdemoralizowanych francuskich, kiedy się znaleźli w niewoli. Więc był w obozie jenieckim w Trebisze w 40 roku i było tam, jak powiadam, w swoich wspomnieniach 3 tylko ludzi, z którymi mógł rozmawiać trochę bardziej poważnie na temat filozofii, a byli to księża. Wszyscy inni to chłopcy, Francuzi z bardzo prostych rodzin, niewykształconych, a on przecież wielki filozof po Sorbonie. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. I ci księża mówią mu, słuchaj, napisz nam tekst jasełek. Przecież są święta, my musimy jakoś, jako jeńcy, te święta przeżyć. I wyobraźcie sobie, on napisał ten tekst. Ale dla mnie najbardziej niezwykłym fragmentem tych jasełek jest to, jak opisuje przeżycia Matki Bożej patrzącej na swoje dziecko. Raz jeszcze podkreślam, pisał to człowiek niewierzący. Ale ja nie spotkałem nigdzie i nigdy tak wspaniałego tekstu mówiącego o przeżyciu kobiety patrzącej na swoje dziecko. Jesteś ze mnie, z mojego ciała, w tobie płynie moja krew, a jednocześnie jesteś Bożym Synem. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Ale wiem, że nosiłam Ciebie 9 miesięcy i wydałam Ciebie z siebie dla świata. Przejmujący tekst o macierzyństwie. I mówię wam o tym, i chłopcy, i dziewczęta, żebyście wiedzieli, że gdy chodzi o chrześcijaństwo, to sprawy boskie naprawdę głęboko łączą się ze sprawami ludzkimi. A wszystko dlatego, że Boży Syn, i to jest tajemnica Jego miłości do nas, stał się człowiekiem naprawdę we wszystkim do nas podobny. We wszystkim, w całej swojej historii. Różni się tylko jednym.
był bez grzechu. Ale wszystko, co ludzkie, było Jego udziałem. Było Jego udziałem właśnie dzięki temu, że narodził się z kobiety, z Marii, która otwarła się na Bożą wolę i nie wiedziała, jak to jest w ogóle możliwe, ale uwierzyła. Będzie we mnie działał Duch Święty. To dziecko pocznie się Jego mocą. Co dalej będzie, nie wiem. Ale jeśli Bóg chce, żebym była matką Bożego Syna, no to wierzę, że będzie się opiekował i robił wszystko dla dobra tego dziecka i także dla mnie. Wolność, która w pewnym momencie staje się jednym wielkim zaufaniem temu, co wobec mnie przewidział, chciał, zapragnął sam Pan Bóg. I jeszcze jedna rzecz, wiążąca się z tym zaufaniem wielkim. Zaufała Bogu, zgodziła się być matką Zbawiciela właśnie dlatego, że chodziło o to, że ma się z niej narodzić Zbawiciel świata. Ten, który wyzwoli ludzi z grzechu. Otwarcie się na Boga wiąże się z tym, że człowiek otwiera się na dobro drugiego człowieka. To kolejny przejaw właśnie tych przedziwnych powiązań spraw boskich i spraw ludzkich. I pamiętajcie, zawsze tak jest. Ilekroć człowiek otwiera się na Boga, otwiera się na dobro drugiego człowieka. Nie zawsze łatwe. Ale w tym momencie okazuje się, że dla Maryi bycie służebnicą pańską wiąże się z tym, że ona staje się służebnicą ludzi. Z miłości dla nich. Bo wie, jaki jest ich los. Bo doświadcza także ich grzeszności i ich zła. I tego wszystkiego, co może wiązać się z ludzką nienawiścią. Doświadczenie Heroda i tej masakry około, nie wiemy, 200 chłopców małych, żyjących wtedy w Betlejem i w okolicy, od chwili narodzin do drugiego roku życia. Doświadczyła tego na sobie. Wie naprawdę, na czym polega ludzkie zło. Ale też wie, właśnie dlatego, że jest takie zło, trzeba otworzyć się na Boga, by pomagać ludziom. Dla ich dobra, dla ich zbawienia. Właśnie dlatego, że im się dobrze żyć. I ta miłość do drugiego człowieka objawia się także w tym, że tuż po zwiastowaniu biegnie do swojej krewnej Elżbiety, która mimo, że jest już w wieku więcej niż dojrzałym, i że jest w wieku, w którym normalna kobieta już nie może mieć dziecka. Naraz przeżywa cud macierzyństwa. Chce być z nią. Chce być dla niej, w tej dla niej też trudnych, a jednocześnie radosnych chwilach. Ostatnich chwil ciąży i urodzin Jana Chrzciciela. Być razem z drugim człowiekiem. Być dla drugiego. I być to dla drugiego, to mieć także szczególną wrażliwość. Być może geniusz kobiecy na tym właśnie polega i objawił się w całej swojej wielkości wtedy, kiedy była w Kanie Galilejskiej, widziała radość młodych i wesele. I naraz chwila, kiedy ta radość ludzi zaczyna gasnąć, po prostu zaczyna brakować wina. Znak, że trzeba kończyć. Ale znak także, że ten młody pan
zapewne nie miał aż tylu zasobów, by móc ugościć wszystkich, którzy na jego wesele przybyli. Więc taki smutek, który czuje u gości, a jednocześnie zawstydzenie i żal pana młodego, no że właśnie tak to jest. Z nim i z jego weselem i początkiem nowego życia we dwoje. I to słowa Marii skierowane do Pana Jezusa. Nie mają już wina. Stwierdzenie faktu, a jednocześnie jakże przejmująca prośba, zrób coś. Spraw, żeby się dalej cieszyli razem. Żeby to wesele jeszcze trwało. Żeby nie było zawstydzenia i poczucia upokorzenia. Zrób coś. I znowu nie wie, co zrobi jej syn. Ale wie, zrobi. I trzeba uwierzyć, że to, w jaki sposób zrobi, będzie najlepszy z możliwych. I znowu trudna sytuacja w tym momencie tych, którzy usługiwali gościom weselnym. To, że wlali wodę w stągwie, no to było oczywiste. Ale żeby tą wodę ze stągwi zanieść temu, który jest gospodarzowi wesela i nie narazić się na szyderstwo z jego strony i na kpinę, oni nie wiedzieli, co niosą gospodarzowi wesela, ale wierzyli, że trzeba być otwartym na wolę Bożą, na to, co powiedział Pan Jezus do końca. Więc nieśli to wino, tę wodę właściwie, która stawała się winem, o czym oni nie wiedzieli, ale nieśli z całym zaufaniem, że coś wielkiego się dokona. Dokonało się. I znowu jakby odwrotność tego, co mówiliśmy. Kiedy człowiek, kiedy Maryja konkretnie otwiera się na sprawy Boże, służy drugiemu człowiekowi. Ale też z kolei zawsze wtedy, kiedy człowiek służy drugiemu człowiekowi, tworzy się nowa rzeczywistość. Przychodzi Królestwo Boże. Pan Jezus mówi do Maryi, przecież nie nadeszła moja godzina. Jeszcze nie ten czas. Ale Maryja tak bardzo prosi dla dobra tych ludzi, że godzina zbawienia wybija. Przybliża się Królestwo Boże. To, co stało się programem nauczania Pana Jezusa na całej palestyńskiej ziemi. Właśnie dlatego, że jej, Maryi, miłość do ludzi, to, że chciała być ich służebnicą, sprawia, że zaczyna się zupełnie nowa rzeczywistość. Boża, Chrystusowa. Tak łatwo powiedzieć, oto ja służebnica. Tak łatwo też powiedzieć, kocham Pana Boga całym sercem, ze swoich sił, całą swoją duszą. Ale jest rzeczą, wiecie, moi drodzy, niezwykle znamienną, że na samym początku posługiwania Maryi jako Bożej Pańskiej służebnicy słyszy głos Symeona: Twoje serce przeniknie miecz. Moi drodzy, drogie dziewczęta i chłopcy, którzy tęsknicie za miłością, którzy przygotowujecie się do miłości, zwłaszcza do życia w małżeństwie, chcę wam z całą mocą powiedzieć dzisiaj to samo, co powiedział starzec Symeon do Marii. Ta miłość, do której tęsknicie, szlachetna i piękna, będzie was kosztować. Miłość prawdziwa nie jest za darmo. Ona naprawdę kosztuje. I jest to nieraz coś, co bardzo głęboko musi przeniknąć serce człowieka. I zapewne potem, gdy usłyszała te słowa, wielokrotnie się pytała, czy to już jest ten najwyższy moment bólu wynikającego z największej miłości.
Wtedy, kiedy szukała 12-letniego synka w Jerozolimie, z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Czy wtedy, kiedy opuszczał jej dom, rozpoczynając swoje misyjne, apostolskie, jeśli tak można powiedzieć, zbawcze posłannictwo w Palestynie? Czy wtedy, kiedy słyszała te wszystkie nikczemne słowa kierowane przeciwko jej synowi? Czy wtedy, kiedy widziała, jak dźwigał krzyż i kiedy umierał podczas straszliwych, przejmujących cierpień? Nie ma miłości prawdziwej bez czasem także niemałego bólu. Ale właśnie dlatego, że tak to jest, że miłość kosztuje, to można powiedzieć, to jest prawdziwa miłość. Bo miłość, którą często się, zwłaszcza wam dzisiaj, przedstawia jako jedno wielkie uczucie, ekstazę, uniesienie, to jest coś, co niewątpliwie może mieć miejsce, ale co jest związane przede wszystkim z uczuciami. A uczucia są dzisiaj takie, za chwilę inne. Natomiast prawdziwa miłość to trwanie, to bycie razem na dobre i na złe. To poczucie, że nie opuszczę Ciebie właśnie w trudnych chwilach. Nawet jeśli by to mnie miało bardzo kosztować. Bo jestem dla Ciebie. Bo jestem dla Ciebie do końca. Bo to jest miłość. To jest ta miłość, którą ona mówi, wypowiada: oto ja, służebnica. Nie ma prawdziwej miłości bez gotowości służenia drugiemu. Zwłaszcza tej dla siebie najbliższej osobie. Nie ma. Przyjmijcie, moi drodzy, tę prawdę jako prawdę najgłębszego realizmu. Nie, żeby was to miało dołować, tylko żebyście wiedzieli, tak to jest. Maria o tym usłyszała też na początku swojego bycia matką. I była temu swojemu macierzyńskiemu posłannictwu wierna aż do końca, co sprawiło, że nie tylko była matką Jezusa, Zbawiciela świata. I nie tylko, że stała się matką Jana w momencie, kiedy Jezus, umierając, dał ją Janowi, swojemu kochanemu uczniowi, jako matkę. Także wtedy, kiedy rodził się Kościół, kiedy razem z apostołami prosiła, by zstąpił obiecany przez jej Syna od Ojca Duch Święty, by przestali się bać, by otwarli drzwi wieczernika, by wyszli na zewnątrz i swoją miłością, wiernością Chrystusowi i tą wielką, poczuciem tej wielkiej wspólnoty i z nią, i z innymi apostołami głosili prawdę, że Jezus Chrystus jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Że jest, jak nauczał Jan Paweł II, kluczem do zrozumienia naszego człowieczeństwa. Nie zrozumiemy siebie, ani sensu swego życia, ani cierpienia, ani miłości, ani nadziei, ani śmierci, ani tego, czego oczekujemy po śmierci, bez Jezusa Chrystusa. Modliła się właśnie razem z apostołami o Ducha Świętego, by ich ogarnął, by ich przemienił, by obdarzył ich entuzjazmem wiary.